dostaję. Prosto z Polski do Europa Wschodnia. Siemaneczko moi mili, witam was Luxon w kolejnym odcinku Historia jednej płyty. Chciałbym na wstępie, zanim zaczniemy w ogóle rozmawiać o jakiejkolwiek płycie, podziękować wam wszyscy subskrybenci za to, że jesteście, że subskrybujecie, że lajkujecie, że przesyłacie znajomym i za fajne komentarze, bardzo fajne. Ja też nie wszystko jestem w stanie wychwycić, jakieś błędy się zdarzają, nie wszystko jestem w stanie doczytać, więc fajnie jak są jakieś konstruktywne właśnie komentarze. Bardzo mnie to cieszy, że po prostu się tym interesujecie. Natomiast jakieś hejterskie po prostu będą kasowane, no bez sensu takie coś w ogóle pisać, nie? Także dziękuję wam jeszcze raz za to. I nasza hip-hopowa rodzina coraz bardziej się rozszerza. Dzisiaj będziemy opowiadać o płycie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o płycie, która już była ostatnią płytą tego składu, o którym dzisiaj będzie mowa. To była ostatnia płyta, która według chłopaków się nie przyjęła. Może było za wcześnie, może to nie był jeszcze czas na tego typu eksperymenty. Płyta była ciekawa. Pojawiła się 30 kwietnia 2007 roku w wytwórni My Music. Album ten to kolejna płyta z Warszawy. A mówimy tutaj o Jelonkach. A mówimy tutaj o płycie Fenomen, Outsider. Czegoś takiego nie było w sumie. Na pewno. Produkcją na tej płycie zajęli się Massa, WDK, Kama i inni. Gościnnie natomiast pojawili się Miekson, jeden z dwóch i inni, którzy zaszczycili tą płytę swoją obecnością. Płyta ta, jak już wspominałem, to była nowa odsłona, żywe instrumenty. Wszystkie bity na tej płycie były tworzone w stary, oldschoolowy sposób, a później były odgrywane jeszcze raz na żywych instrumentach, przez duet Stereotypy. Także żywe instrumenty, żywa muzyka. To było coś nowego na tamte czasy i niestety nie przyjęło się. Ludzie oczekiwali bardziej oldschoolu, bardziej starych bitów, takich oldschoolowych, a tutaj po prostu zawiało trochę przyszłością. Ekonom, opowiadając o tej płycie, żalił się troszkę, że bitom, które dostali od producentów, wyrwali zęby, kiedy odegrali je na żywo, na live'ach. Po tej płycie skład się rozpadł. Ekonom mówił, że... Ekonom wspominał też, że już był trochę zmęczony tym wszystkim, tymi wyjazdami, tym życiem takim trochę na wyjeździe. I on nigdy nie pokładał w muzyce jakby całego swojego życia, nie kładł wszystkiego na jedną kartę. Po prostu twardo stąpał po ziemi, jeżeli chodzi o zawodową pracę. I niestety po tej płycie skład przestał istnieć. Pierwszym z kawałków, który według mnie zasługuje na odsłuch, jest kawałek Wracamy do gry, jest to intro. No już w tym kawałku chłopacy właśnie mówili, że no przerwa była potrzebna, bo między płytą Sam na Sam a właśnie Outsider minęło trochę czasu. Przerwa była potrzebna, żeby zebrać myśli, żeby odświeżyć umysł, nabrać trochę nowych tematów, żeby po prostu dać powiew świeżości. To było potrzebne, ta przerwa, ta krótka przerwa, a może i długa dla niektórych, ale była potrzebna. Kawałek ten obfitował w nowe bity, nowe skrecze, ale to dalej był dobry, stary fenomen. Niestety zabrakło na tej płycie Ziai. Wszystkie utwory praktycznie wykonywane były przez Ekonoma lub Żółwia. Ziaja niestety nie brał udziału w tej płycie. Czy nową płytę ona będzie, uwierz. I pewnie teraz jej słuchasz, kiedy do ciebie to mówię. Zobaczysz sens, jak poczujesz sercem każdy tekst. Jak odnajdziesz treść, co między wersami jest ukryta gdzieś. Gdzie? Musisz sam dotrzeć. Zrozumiesz to wszystko, jeżeli wsłuchasz się w to dobrze. Tylko weź to głośno, jak poczujesz ten styl. Fenomen 3, słyszysz, wracamy do gry. Warszawa. Kawałek opowiadający o mieście. Mieście, w którym się wychowali. Które kochali, które uczyło ich życia. Zresztą jak inne składy, też o tym mówiłem już wcześniej. Warszawa była miastem, w którym zderzały się, ścierały się różne poglądy, różna muzyka, różne kultury. I tam właśnie pojawił się fenomen ze swoją płytą Outsider, ostatnią swoją płytą, w której żywe instrumenty pokazały, jak można przekazać muzykę, grając na perkusji, na gitarach elektrycznych, na gitarach akustycznych. Jak mówili chłopacy, Warszawa, tutaj szczęście można znaleźć, tutaj pieniądze można stracić. Miasto szczęścia i rozpaczy. Właśnie taka była Warszawa. Zresztą każde miasto chyba ma coś z tego. Ma taki element tego, że może dać komuś po prostu się rozwinąć, a może po prostu kogoś stłamsić, nie dać mu się rozwinąć. Warszawa to jest stolica, która ma wymagania, trzeba się dostosować. I oni też musieli się dostosować w tym 2007 roku. Chłopacy mówili, że właśnie na własne oczy można tam zobaczyć wielką biedę, jak i wielkie bogactwo. Jedno i drugie przeplatające się często, jedno i drugie koegzystujące ze sobą. I takie skrajności są najgorsze. Wielkie bogactwo i wielka bieda, kiedy ktoś nie ma co jeść, a ktoś wyrzuca jedzenie na przykład. Te skrajności były również tematem do tego utworu, Warszawa.
Jednym daje ukojenie, innym daje łzy. To Warszawa, to życie, nie film i nie bajka. Jednego trafi szczęście, drugiego trafi prawda smuta. To codzienność dla niektórych jest za trudna, wiesz, tak Bóg chciał, mówią, ale ja nie wierzę. To Warszawa, jednym daje, a drugiemu bierze wszystko. Oczy otwarte, warte miasto, tego cenię. Wieczór, we dnie, nocą to miasto bije mocą, żyje pulsem ulic, tętnem ludzi. Wiesz, więcej tu zarobisz, lecz więcej możesz zgubić. Lepiej późno niż wcale. Jest to kawałek o tym, że trzeba patrzeć w przód, że czas, w którym nic nie robisz, jest czasem straconym, że jeżeli siedzisz w miejscu, to po prostu cofasz się jakby. Lepiej późno niż wcale, więc jak mówi ten tytuł, lepiej rozwinąć się pomału, spokojnie, ale się rozwinąć, niż rozwinąć od razu skrzydła, polecieć i spaść z wielkim hukiem. To też nie o to chodzi. Jak mówili chłopacy, żałuj tylko tego, czego nie zrobiłeś. I to jest właśnie najgorsze, że czasem robi się coś, czego się żałuje, ale to nie mamy do siebie wtedy pretensji, bo spróbowaliśmy, a najgorsze jest to, czego nie spróbowaliśmy w ogóle, a czego pragnęliśmy. To jest właśnie najgorsze chyba, co może być. Także zawsze, zawsze dążcie do swoich celów i jeżeli macie plany, to po prostu realizujcie je, próbujcie. To jest najważniejsze. A czy się uda, czy się nie uda? Czas pokaże, ale trzeba próbować, żeby nie żałować tego, czego nie zrobiłeś. Chłopacy zawsze mówili, że można siedzieć przed blokiem, ale tylko chwilę. Że życie płynie do przodu i trzeba wstać i ruszyć. Ławka jest fajną sprawą. Można tam wypić browara, można zapalić sobie fajkę, blanta, cokolwiek. Ale trzeba też wiedzieć, kiedy wstać z tej ławki i ruszyć do przodu. Bo życie płynie, a my razem z nim. I pamiętaj, żałuj tylko tego, czego nie zrobiłeś. Powtarzałem sobie, muszę w końcu zrobić coś, robić krok na tej drodze, może odejść stąd, Boże, mija mi kolejny rok. Już tak nie mogę dłużej, nie chcę tak żyć, nie chcę być tym, kim ty jesteś. Bo użalasz się nad sobą wiecznie, lament, oczy szklane, a w nich łzy rozmazane. Jak nie ruszysz w końcu z miejsca, to już tam zostaniesz. Pomyśl, masz talent, no to po co go tworzysz? Marzenia są w zasięgu ręki, tylko trzeba je gonić. Tylko musisz tak jak ja zrozumieć, o co sam grasz. Teraz widzę wyraźnie, ile w życiu dał mi rap, ile szczęścia, dlatego już nie mogę przestać. I oczywiście utwór Bezsenność. Według mnie to jest jeden z najwspanialszych utworów na tej płycie i jeden z najwspanialszych utworów chyba z tych trzech płyt, które mieli. Bezsenność. No piękny, piękny, sentymentalny utwór. Zaczyna się takim tykaniem zegara. Jest późna noc, pisze. Żółw o tym właśnie mówi, że noc dostarcza często właśnie wielu wspomnień. Że właśnie w nocy, kiedy jest cisza, można pomyśleć, można przypomnieć sobie stare czasy, retrospekcje jakieś, wrócić do tego, co było kiedyś. Noc otwiera oczy na wiele spraw, które przeoczyliśmy w ciągu dnia. To też jest właśnie w tym tekście. To jest piękny wers, zapamiętajcie. Noce bywają również bezsenne, są problematyczne, nie można zasnąć. To też jest problem. I tu też o tym mówią chłopacy właśnie, że czasem noc jest po prostu koszmarem, bo chcemy zasnąć, czasem trzeba zasnąć, czasem chcemy zasnąć, żeby po prostu się wypocząć, nie myśleć, zresetować się, naładować baterię, ale kiedy nie można, wszystko się kotłuje. Trzeba wstać, przelać to na papier, napisać, cokolwiek. Kolejna noc, chyba tylko w noc czas zwalnia. Choć to pewnie jest złudzenie braku słonecznego światła, braku pędu ludzi, którzy nie chcą się pogubić. To pierwszy, ten lepszy, ale gdzie chcą dobiec? Jest podany, gdzie startują, ale na tym koniec. Tak, i dlatego właśnie teraz zwolnię. Spojrzę, wtedy może dojrzę więcej. Kocham noc, wtedy piszę, nikt nie patrzy mi na ręce. I mam ciszę, spokój przy tym bicie. Nie ma dzwonków, pusty pokój. A to czasem średni, jak nie możesz spać i masz tylko tą pieprzoną wersję, ale dziś jest dobrze. Dziś tworzę, dziś może coś napiszę, co na swojej płycie będę chciał usłyszeć. I posłucham to tej nocy, kolejnej bezcennej, się odprężę. Może usnę dzięki temu wcześniej, może coś mnie natchnie i napiszę zwrotkę. Wiesz, to po prostu ta kolejna noc jest, kiedy sen przychodzi wtedy, gdy odchodzi mrok. I dziś nie umiem tego zwalczyć, choć chcę, kończę, choć nie usnę, kończę. Przedstawiłem wam tylko cztery utwory. Cztery utwory z tej płyty, według mnie najlepsze. Utworów jest 12. Ale według mnie te cztery utwory są takim pięknym przekrojem tej płyty. Taką wspaniałą historią, taką zamkniętą klamrą. Takim fenomenem, jakim był ten zespół, ten skład. Szkoda, że skończyła się ta historia. Mam do was jeszcze tylko pytanie. Jeżeli ktoś wie, dlaczego Ziaja nie brał udziału w tej płycie, to napiszcie w komentarzach. Sam jestem ciekaw, wiecie co, nie dotarłem do tego. Płyta według mnie wspaniała. Dzisiaj dużo jest płyt, w których są żywe instrumenty. I chyba takie płyty są najlepsze, chociaż też wracamy często najchętniej do oldschoolu, bo ja też lubię słuchać oldschoolu, dobrych starych bitów, ale właśnie kiedy jest dobra muzyka na żywych instrumentach, to też porusza, też ma swój klimat. Bo żywe instrumenty mają w sobie taką duszę, mają takie trochę inne brzmienie, więc też są super. Outsider, fenomen, 2007 rok, tak skończyła się historia. Ekonoma, Ziai, Masy i Żółwia. Fenomen był wspaniałym składem,
według mnie odcisnął się już na zawsze w historii polskiego rapu. Tą płytę najpóźniej dostałem, najpóźniej ją przesłuchałem, najpóźniej miałem z nią w ogóle kontakt. Także była naprawdę inna niż te poprzednie, ale była fajna, wspaniała. Zresztą kupiłem ją, uważam ją za zwieńczenie tej trylogii. Także zobaczcie. Outsider. Fenomen. Piękna płyta, kamień milowy, piękne zakończenie swojej pięknej drogi, jaką był Fenomen. A co wy o tym myślicie? O tej płycie? O tym składzie? Chcielibyście, żeby jeszcze grali? I tutaj jest taki fajny tekst, jeszcze chciałbym go przytoczyć, że outsider z angielskiego to ktoś pozostający na uboczu. Taka jest definicja. A chłopacy dodali, mimo tego stara się być najlepszy w tym, co robi. I oni byli najlepsi w tym, co robili. Byli jednym z najlepszych składów. Dla mnie to dużo znaczy. Fenomen outsider. Komentujcie, lajkujcie, przesyłajcie znajomym. Niech się powiększy nasze grono hip-hopowe. Niech historia jednej płyty dotrze do każdego. Do młodych, do starszych. Rozwijajmy to wszystko. Im więcej subskrypcji, tym zasięgi będą lepsze. Luxon się żegna. Trzymajcie się.